Witam wszystkich uczestników ciepło, serdecznie i z dużą wdzięcznością, że zgodziliście się i że chcieliście dzisiaj wystąpić w tym koncercie, konkursie, nie wiem jak to nazwać. Jest was, z tego co się dowiedziałam, 60 osób prawie. 60 osób chciało dzisiaj zaśpiewać kolędy i pastorałki. Ten konkurs stał się już tradycją naszego ośrodka. Pamiętacie, że co roku spotykamy się albo tu, albo w innej sali, gdzie śpiewacie z dużą pasją, z radością przepiękne kolędy i pastorałki. Ten rok, jak i poprzedni, jest bardzo trudny, bo mamy epidemię COVID-u, dlatego też nie ma takiego uroczystego apelu, ale cieszę się, że pani Mariola, pani Wiesława, pani Barbara, pan Zbyszek, pan Tomek, pan Wiesiek, że bardzo, bardzo się zmobilizowali i zorganizowali ten piękny, coroczny konkurs. On jest zawsze piękny, klimatyczny i wy cudownie w tym konkursie występujecie. Życzę wam fantastycznych przeżyć, wrażeń i samych pierwszych miejsc. I na rozpoczęcie. Dzisiaj najpierw to, co spróbowaliśmy. Na święta Bożego Narodzenia. Pozwalają poczuć tę szczególną rodzinną atmosferę, ciepła i wzajemnej życzliwości. Za chwilę wysłuchamy najpiękniejszych kolęd, pastorałek piosenek świątecznych w wykonaniu uczniów naszego ośrodka. Zapraszamy pierwszych wykonawców w klasie 4-5. Zaśpiewają nam kolędę Przywierzeni do Betlejem. Yes.
dzisiaj w Betlejem. Bye.
bliskota, świąteczny czas. Każdy dziecko staje się jak biały śnieg. Wszyscy razem są. Kolejny rok płonie życie noc. Każdy tęskni za mnie, gdy znowu tyle serc połączy się. Niech ożyje nas świąteczny raz, kiedy pada śnieg. Z aniołami te kolędować też. Znowu oka nowy świat, zimowy czas. Tam gdzie ciepły dom na nas czeka, dość do miłości noc. Więc woli bieg, zatrzymaj się. Nie ci panią, co tu idzie. Właśnie tobie dziś podarować chcę. Te anioła śpię. Thank you.
Sofio. Święta to czas niespodzianek. Kolejny rok płonie życzeń moc.
wychowawcom, wszystkim opiekunom, że wytrzymaliśmy w takich no trochę ciężkich warunkach, ale pięknie śpiewali wszyscy i mijali ten czas. Proponuję teraz, żeby 15 minut mieć takiego wolnego czasu przerwy, po 15 minutach przychodzicie tutaj na ogłoszenie wyników, jeżeli pójdzie na obrady i będzie szykowało wam na pewno jakieś fajne nagrody, a potem zapraszam wszystkich z opiekunami, wszystkich wykonawców z opiekunami tutaj do sali z powrotem. Także na razie dziękuję bardzo, idźcie, poczekajcie. Proszę bardzo, już teraz nadeszła ta chwila. Uwaga, uwaga, zapraszamy panie z jury. Proszę bardzo. A w jury była pani Basia Matuszewska. Pani Sylwia też. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy do wręczenia nagród i do odczytania kto, za co i jak. Proszę bardzo. Wyróżnienia najpierw. Zapraszamy Wiktorię Łujewską. Wiktorię Abramczyk. Jeszcze kto jest? Chodź do nas, chodźcie, 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 chodźcie,
zespół Ta zapraszam. Chłopaki, już idziemy. Przepraszam. Dajcie mi to że dowiemy się, kto wygrał konkurs. Nie. W życiu byś nie zgadła. No skąd? Mogę powiedzieć. Pewnie on wygrał. A skąd ja wygrałam? Tak, pierwsze miejsce i zwycięstwo w dzisiejszym konkursie przypadło Oktawii. Miejsca, bo były dwie kategorie i to drugie pierwsze miejsce, albo pierwsze miejsce zdobyła Marta Machiło. Ja mam takie pytanie, czy ktoś z Was chciałby złożyć życzenia swoim koleżankom i kolegom z okazji nadchodzących świąt? Czy ktoś jest chętny? Mateusz. Nie dla Marty. Ktoś jeszcze? Wesołych świąt wszystkim i dużo szczęścia. Dużo miłości. Brawo! Proszę, dużo radości. Wesołych świąt kochają wszystkich moim kolegom, koleżankom, wszystkim ze szkoły. Radosnych, pogodnych i wiele, dużo miłości, bogatego Mikołaja oraz dużo szczęścia. Wszystkiego, wszystkim sąsiadom, co tam było, mam pyszności, co do ciebie pieniędzy i kasy, wszystkiego całego. Słuchajcie, te w szoku. Takie życzenia, jak umiecie składać? Chciałam coś powiedzieć. Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołaja i że życzę wam wszystkim wesołych świąt. Tylko się dołączę, starczy. I chciałam...
chciałabym moim koleżankom, kolegom, z którymi pracuję na co dzień ciężko od rana do wieczora, życzyć, żeby te nadchodzące święta były pełne nadziei przede wszystkim. Nadziei na lepszy rok, lepsze jutro, bogatsze czasy, łatwiejsze życie, więcej radości z każdego dnia, więcej uśmiechu na co dzień i więcej radości, żeby nam się lepiej żyło, kochani. To wspólne zdjęcie.